Hejka, witam was wszystkich bardzo mnie serdecznie. W kolejnym odcinku serii zagrajmy w Alone in the Dark 4. Koszmar powraca. No i tak. Co my teraz mamy w ogóle zrobić? W ogóle ostatnio zapomniałem wam pokazać, że Edward, tak jak Zoe z Dreamfalla, prowadzi pamiętnik. Czy prowadzi też tak pamiętnik jak postacie z jakichś takich przygodówek, point and click. Tutaj też mamy również pamiętnik, więc jeśli ktoś chce, no to może sobie poczytać. W ogóle chciałem się tutaj też odnieść do ostatniej dyskusji pod filmem z Alone in the Dark. Wspominaliście, że film Alone in the Dark jest żałosny i po prostu szkoda na niego tracić czasu. Więc ja teraz wam powiem, że jedynka całkiem nawet jest spoko, natomiast dwójka jest po prostu jakąś tragedią. Kto w ogóle wpadł na pomysł, żeby zmienić główną postać na kogoś innego? I w ogóle drugą część oglądałem z takim okropnym dubbingiem, że po prostu masakra, żygać mi się chciało, jak słyszałem ten dubbing. No ja nie obejrzałem tego filmu drugiej części do końca, tylko po prostu po pierwszych 10 minutach chyba wyłączyłem. Szukałem też z jakimiś napisami tego filmu, ale no nie mogłem znaleźć. Więc dwójki nie oglądałem. Nawet gdyby po angielsku to może bym oglądnął, ale chociaż nie sądzę, ponieważ cała ta koncepcja zmienienia postaci głównej na kogoś innego jest po prostu żałosna i nie wiem, kto wpada taki pomysł. Natomiast jedynka jest całkiem spoko, podobała mi się. Nie jest może jakimś najlepszym takim horrorem, ale była dla mnie całkiem spoko. Chociaż tak troszeczkę mnie też zawiodła, ale nie tak jak ta dwójka. W ogóle mam katar. Aline? Kenby? Ta? Wciąż nie mogę zrozumieć, jaką rolę w tym wszystkim odgrywa Obed Morton. Mam przeczucie, że to jego brat jest kluczową postacią. Jego brat? Alan, brat bliźniak Obeda. Teraz rozumiem. Wygląda na to, że Alan Morton jest dość, jak to ująć, diaboliczną postacią. No tak, to chyba najlepsze określenie. Dowiedziałam się, że zabił własnego ojca, Howarda, a jego ciało wykorzystał do eksperymentów. To prawdziwy potwór. Aline, coś przede mną ukrywasz. Oczywiście nie mam pewności, ale wygląda na to, że przy Alanie nawet doktor Moreau wydałby się siostrą miłosierdzia. Morton prowadził eksperymenty genetyczne, ale nie na zwierzętach. Na istotach ciemności. To by wyjaśniało... Aline, musimy go powstrzymać. Kenby, to ponad moje siły. No cóż, sam też nie czuję się zbyt pewnie, ale nie możemy się poddać. No to dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Jakieś eksperymenty na tej wyspie są tutaj prowadzone nie na ludziach, tylko na jakichś ich istotach ciemności. Czy żeby to były te potworki? Boże, mi serce to skoczyło. W ogóle, jestem troszeczkę przeziębiony. Zabiję go, żeby mieć spokój. Chcę mieć spokój po prostu. O, lustro. W ogóle patrzcie, tutaj się nie odbija w lustrze, a jak sobie podejdzie tutaj, to się odbija. Aha, jaki tik. Dobra, jestem przeziębiony troszeczkę, ja mam katar. Nie wiem dlaczego, ale wczoraj, może przez wczoraj, ponieważ wczoraj byłem w tym mieście i trochę się zaczynało. W każdym razie zakupiłem sobie nową grę, jaką jest Fear 2. Wgrzebałem ją w koszu w sklepie. No i może pojawi się z niej jakiś materiał filmowy. Ale nie znam tej gry. Kompletnie jej nie znam. Więc będzie takie 30 minut wrażeń. Taki first look z niego może.
zamknięte. Tu. Idzie się tutaj zgubić, naprawdę. To jest ciemno. Okej. Okay. Apteczka. Dwie? Raz dwa. Jak miło. Idzie się naprawdę tutaj zgubić w tym domu. Miejscami oczywiście. Ale to jest... szklada zamknięta. Może mamy klucz? Nie. Nie, nie mam klucza, niestety. A. Alan Morton, dziennik Alana. A naprawdę, musi być walnięty ten Alan, skoro zabił swojego ojca i prowadził na nim jakieś eksperymenty czy coś. Ale wkrótce się przekonam dlaczego. Kurczę, straszną mam chrypkę. Jeśli słyszycie moją chrypkę, no to przepraszam was bardzo za to. Możesz tutaj podejść, co to? A, coś tutaj tak schowanego. Nic tutaj nie ma. Yeah! Fuck you, bitches. Zgasiłyście mi światło. Chcecie, żebym się wywrócił na tym dywanie? Jeszcze spadnę z tego dywanu i złamię łokieć w kolanie. Okej, znam jakieś drzwi, których nie ma na mapie. Może na balkon to jest możliwe. Nic tu nie ma. Tu. Zamknięte. Musicie mi tak straszyć? Jeszcze dwa. No. Trzy. Przesadzacie. Dobra, jest fail. Nie dość, że mnie gardło troszeczkę boli, to jeszcze ten... te pieski, te dinozaury muszą mnie straszyć. A cóż bywa. A tu jest coś? Ściana. Dobra, no to idziemy na górę. Jeszcze raz. Wiecie co, mam trochę tych apteczek. Zużyję jednej chociaż. Alin? Jestem. Jak ci idzie? Spotkałem mężczyznę imieniem Eden Shaw. I czego się dowiedziałeś? Wydaje mi się, że coś ukrywa. Twierdzi, że nigdy nie widział Fiska. To ten przyjaciel, o którym ci mówiłem. Co o tym sądzisz? Są dwie możliwości. Albo mówi prawdę, co znaczy, że Johnson i jego ludzie są skończonymi draniami, albo kłamie, co czyni go jednym z podejrzanych. A co jeśli Fisk tu był, ale postanowił pozostać w ukryciu? Może nie chciał zostać zauważony? Nie, nie sądzę. Znam Fiska, wiem jak pracuje. Od razu rozpocząłby przesłuchania. Ale może nie miał na to czasu. Co masz na myśli? Potwory, niebezpieczeństwa. Właśnie. Fisk zginął od kuli. Ktoś strzelił mu prosto w serce. No tak, rozumiem. A w zasadzie to nic nie rozumiem. Spróbuję znaleźć Obeda. Mam przeczucie, że będzie nam mógł odpowiedzieć na kilka pytań. A ja zaczynam w to wątpić. Może ten Obed go zastrzelił, w końcu strzelał do Alin. Okej, to idziemy dalej, jeszcze raz, to nie dzwoni. Kernby? Tak? Mam przeczucie. Jego brat? Alan. Teraz Wygląda na to, że... Alin. Oczywiście nie. To... Kernby. No cóż, sam... Dobra. Uciekaj. Mamy klucze dwa. To sprawdźmy, czy do któregoś z tych miejsc będą pasować. Tutaj udało się wyruszyć. Okej, jaka melodia. Kurczę,
czuję, że tak. O, jest. Widzimy. Jeju! Troszeczkę irytuje to. Duży zdobiony klucz, tajemna zapisu. Paczkę pocisków fosforowych. Co się stało z tą melodią? Teraz mnie troszeczkę irytuje ona. Dzień dość, jeden show i ja. Czyli to jest, musi być dziennik. Obelek tutaj pisze, że inny show, mylił go z Alanem. Dziadek Jeremy. Forteca. Forcia. Tutaj jest widać, jest jakaś wspominka o tym, że Alan zrobił coś potwornego. Czyli musiał zabić ojca, nie? Tutaj jeszcze coś było. Połówka fotografii. Szanowny panie Morton, nie znam pan, dopóki mnie pani nie pozna, pańska droga pełna będzie cierpień wybojów. Nazywam się Judas Deccardo. Spoko. Nie chcę to. Aha, bo to jest ta. Nie. Cały czas na to pokazuję, chociaż na to nie klikam. A z tej strony. Okej. A przez okno. No dobra. Tutaj nic. Uwaga na potwory. Które tutaj będą, oczywiście. Jezus, jak skoczył. Czasami po prostu mnie zadziwiają. No. Ty pizdo. No. Dobra, a tutaj? Piękny. Mamy w ogóle tą połówkę fotografii. O. Jakiś kościotrup. I liczby. 1408. A jak pamiętacie, gdzieś tutaj w tych dokumentach, już nie wiem które, może to. Nie wiem dokładnie. Ale pisało coś o zdjęciu. To jest właśnie to zdjęcie, a właściwie połówka tego zdjęcia. No. Jezus. Nie dość, że mnie mi serce tak wali, to jeszcze muszę mi tak straszyć. Tutaj nie. Zablokowane. Normalnie jak w Silent Hill te drzwi są zamknięte. Gdzie jeszcze możemy pójść? Tak. Wyłącz mapę. Jeszcze możemy wrócić do tego pomieszczenia, co byliśmy poprzednio. Kysz. No. I mam apteczkę. Stoję na broń. Pusty, tej broni wystarczyłoby dla całego garnizonu. Pusty. Ale tej broni wystarczyłoby dla całego garnizonu. No na pewno. Nie ma żadnej broni, ale wystarczyłoby. Dobra. Okej, zróbmy te potwory.
Gorzej by było, gdyby się akurat jakiś pojawił. A ta gra czasami po prostu może nas zaskoczyć do takiego momentu, że w końcu jakiś potwór by się pojawił. Okej, weźmy jeszcze to. Szuflada zamknięta. No, wiem. No! Już? No, dziękuję. Woman! Klucz jakiś nam jest potrzebny. Notatka. No i teraz jesteśmy w kropce, nie wiem gdzie iść. Chyba, że jakiegoś klucza zapomniałem. Zapiszę tutaj może. Tu. W ogóle miejsca na zapisy jest troszeczkę mało, bo 4 to stanowczo za mało. Tu. Za dużo was tu jest, wiecie. Ale to dobrze. Mogę się tutaj dostać. Kolejny potworem. Tam niby drzwi są zamknięte. W ogóle ta mapa mnie troszeczkę myli. Bo zawsze wydaje mi się, że te pomieszczenia są po tej stronie domu, a te po drugiej. To jest ten gabinet. No tutaj już nie byliśmy, kurde. Może na serio o czymś zapomniałem? Jakiś kluczu stąd zabrać. No to teraz nie wiem co robić. Drzwi zablokowane. Tu może. Nie mam pojęcia. Coś się... Nie wiem, co to było, ale słyszałem taki jakby krzyk. Nie wiem, czy wy też. To jeszcze... Tu mogą być zamknięte drzwi. Parter, biblioteka. A to? Piętro W. Posiadłość, pierwsze piętro. A, tutaj są jeszcze jakieś drzwi. O, coś tutaj jest. O tym miejscu całkowicie zapomniałem. Jest tutaj coś? Jest tutaj strasznie ciemno, to na pewno. I boję się, że coś tam mi tutaj wyskoczy. O, chyba już koniec. Dobra. Zapalmy światło przy okazji. Ciemno. Broń! Granatnik! Jej! Granatnik. I będziemy strzelać z granatnika.
Gdzie jesteś? Na poddaszu. Kiedy tam byłam, zauważyłam w podłodze jakiś właz. Słuchaj odgłosu swoich kroków. Kiedy wejdziesz na klapę, usłyszysz pusty, dudniący dźwięk. Spotkałam Eden Shaw'a, tego Indianina. Powiedział mi, że jest ostatnim szamanem. Podobno wie, jak powstrzymać to szaleństwo. Sądzisz, że możemy mu zaufać? Też się na niego natknąłem. Sprawiał wrażenie, jakby coś ukrywał. Ale chyba nie mamy zbyt wielkiego wyboru. Mówi, że musi odprawić jakiś rytuał, do którego potrzebuje 7 posążków. A czemu sam ich nie poszuka? Nie możemy mu pomóc? Dobrze. Jak wyglądają te posążki? Nie znam szczegółów, ale chyba przedstawiają jakieś zwierzęta. Faktycznie, niezbyt szczegółowy opis. Kenby, to mi wygląda na poważną sprawę. Wiem, wiem. Pomożemy mu znaleźć te posążki, ale potem wracamy do domu. Czyli gdzie? Sam nie jestem pewien. Pogadamy o tym później. Bez odbioru. No dobra, no to mamy kolejne zdanie. Szukać jakichś posążków. No to będziemy szukać tych posążków. Jak chcemy, to poszukamy. Najpierw to ja bym chciał... jeszcze jakieś rzeczy. Okej, otwarte okno. Nie podoba mi się. Zamknij je. Jest tutaj jeszcze jakaś broń. W ogóle słyszę jakieś niemiłe wrzaski. Jakby za tych drzwi. To miejsce najbardziej mnie przerażało w całej grze chyba. O nie. Udało się otworzyć drzwi. Dobra, wychodzimy. Te potwory to są takie nowe. One boją się światła. Za to są strasznie szybkie i upierdliwe. Korytarzyk. Tu chyba nie było. O. Alin mówiła, że w podłodze jest jakaś klapa. A tutaj możecie zobaczyć, tekstura jest troszeczkę inna. I dźwięk wydawany na tej klapie też jest inny. No to co robimy? Używamy łomu. Jakby inaczej. Okej, co mamy? Mały klucz. Mały złocony klucz. Tak, i kolejne dwa klucze. Mogę zobaczyć ten. Pierwsze piętro gabinet. No to musi być najwyraźniej klucz do gabinetu, w którym byliśmy ostatnio. Okej. Coś jeszcze? Coś tu? Nie? A tu? Zawierwana. Co jeszcze tu może? Bo wiem, że coś tutaj było. Nie zapiszę. Okej. Mogę wejść? No. No. A kesz. No. Strzelaj. Mamy zapalniczkę i paczkę pocisków fosforowych. A coś tutaj? Nie. Z
powrotem. W ogóle zobaczę na stoper. Jeszcze 5 minut nagrywania zostało. Tu. Zablokowane drzwi. Zamknięte. O, tu mogę wejść. No i niestety pająki. Jakaś kałuża, czy co to? Nie, uzbrojenie. I to jeszcze przeładuj. Tutaj te pająki były wredne. O, coś tu jest. O, mamy pociski. Okej. Zmieniamy te pająki. No. O. Wredne pierdole. Już? Mamy świeczkę. I co robimy? Oczywiście zapalamy tą świeczkę naszą zapalniczką. W tym miejscu czuć łagodny powiew. Dobra. I teraz... Możecie zauważyć... Jak podejdziemy do tej ściany, to wydaje ta ściana jakieś dziwne dźwięki. I co używamy? Znowu łomu. Podoba mi się to, aż świeczka zgasła. I oczywiście łomu już się pozbyliśmy, to przechodzimy dalej. No i znowu potwory. Wypadałoby to zrobić dość szybko. Zapalimy światło, żeby te potwory zniknęły. Bo te potworki boją się światła. O, apteczka. Nie. Coś jeszcze? No i znowu dużo drzwi mamy tutaj, na tym strychu. Okej, zobaczmy, czy coś tutaj pominęliśmy może. Nie. Tutaj też nie. Owoce jakieś zginiły. Zablokowane drzwi. Obiekty. I tu. No i patrzcie, kogo my tu mamy. Kolejną postać. Wróciłaś. Wróciłam? O czym ty mówisz? Ale... kim ty jesteś? Nazywam się Canby. Edward Canby. I jestem tu, żeby ci pomóc. Nie okłamuj mnie. Chodzi ci o coś innego. Jesteś z tą młodą damą? Aline? Wiesz, gdzie mogę ją znaleźć? O, do tej pory pewnie już nie żyje. Wie pan, panie Canby, ze wszystkich osób, które kiedykolwiek postawiły nogę na wyspie cieni, przeżyło zaledwie kilka. Obed mówił mi, że rozmawiał z jakimś człowiekiem mniej więcej tydzień temu. Był przekonany, że ten mężczyzna nam pomoże. Obed zawsze był łatwowierny. Czy ten mężczyzna nazywał się Fisk? Charles Fisk? Skąd mogłabym to wiedzieć? Na wyspie cieni niczego nie można być pewnym. Och, wiem, że zamierzasz skrzywdzić moich synów. Nie, nie, źle mnie zrozumiałaś. Idź do biblioteki i podpal ją! Niech płomienie oczyszczą to piekielne miejsce. A co z tobą? Ja już i tak jestem martwa! Idź do diabła! No i dobra, widać, że Aline nam czegoś nie powiedziała. To jest matka Obeda. Jak może czytaliście tam pierwszą książkę w pokoju, gdzie uwolniliśmy Aline, to pisało, że właśnie matka Obeda jak jechała z koniem, to tego konia coś wystraszyło, ona spadła i tak
straciła wzrok i przestała chodzić. Coś tam jeszcze powiesz? Mogę z tobą się wejść jeszcze? Nie mogę, stary zegar mi pokazuje. Coś tu jest? Tutaj na biurku jest znowu ten magazyn, co był w gabinecie. Beta chyba. Coś tutaj z rogu? Nie. Okej. No i myślę, że właściwie w tym miejscu zakończymy naszą grę. Więc dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. No i wszystko przybiera taki niezbyt ciekawy obrót zdarzeń, ponieważ Alina nam nie wszystko mówi, co znajdzie. Tutaj Obed coś tam zabił ojca. Te potwory, na tych potworach prowadzi jakieś eksperymenty. No i wszystko jest w takich mrocznych klimatach, w takich mrocznych zdarzeniach się obraca wszystko. No ale dobra, dziękuję jeszcze raz wam wszystkim za obejrzenie odcinka, więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i polecajcie. Cześć, trzymajcie się.